Witajcie, cześć, dzień dobry. Na moim kolejnym filmie skupiamy się dzisiaj na silniku Brixa 15,5 koni. Generalnie jaki by silnik nie był, z jaką pojemnością, jaką nie posiadał, liczbę koni, czyli mocy silnika, posiadający pompę oleju, rozwiązanie będzie miał takie samo. I otóż dzisiaj pokażę tak naprawdę, o co chodzi z tą pompą olejową. Jak wiecie, filtr oleju, nie będę tłumaczył, do czego jest. Tutaj w dolnej części mamy dekielek, zamontowana jest pompa olejowa. Pompa olejowa najnormalniej w życiu tłoczy sobie olej i tak dalej, i tak dalej. I jak wiemy bardzo dobrze, na jakiej zasadzie działa pompa olejowa w samochodzie. Być może mieliście okazję rozbierać silnik, bądź zatrzeć silnik, zatrzeć wał w takim silniku. To wiecie, że o to nie jest trudno. I otóż tu producenci zamontowali pompę olejową, by ułatwić nam koszenie trawy, gdy pracujemy na przykład na bardzo dużym pochyle, czyli jest gdzieś pochyła powierzchnia, my jedziemy traktorkiem, żebyśmy sobie nie uszkodzili naszego silnika, producenci o nas zadbali, ale nie do końca wszystko jest jasne i czytelne. Silnik mam co prawda rozebrany i pokażę pewną kwestię. Tak wygląda wszystko w środku. A co mamy w środku? Otóż w środku mamy, wiadomo, mamy filterek, jest siteczko, które nie umożliwia zaciągnięcie jakichś większych detali. Mamy rureczkę, która odprowadza olej. I oczywiście rzecz jest jaka. Do smarowania jest kanał, który doprowadza olej do wałeczka. Tutaj, do tego wałka, który jest wałek rozrządu. Jak wiecie bardzo dobrze, zdarza się bardzo często, gęsto, że wałek rozrządu się zatrzymuje w pojeździe. Tutaj wałek się nie zatrzyma, bo on dostaje olej siłą rzeczy, prawda? Natomiast sytuacja wygląda gorzej. Dlaczego? Znaczy gorzej wygląda w tej górnej części. Otóż dlaczego? Rurka, która odprowadza olej do smarowania, jakbyśmy się tak dobrze przyglądali, znajduje się wewnątrz tego kanału. Nie wiem, czy to widać, o w tym momencie widać na nagraniu. Jest dziureczka w środku, prawda? Tam dziureczka w środku jest i tą dziureczką olej doprowadzany jest. Ale do czego? Olej doprowadzany jest do części tutaj wału. Natomiast ta część wału spiera się tutaj w tak zwanym łożysku, które jest głównym mocowaniem wału, ale sytuacja wygląda gorzej, kiedy tego oleju jest mało, bądź pracujemy i tak na jakiejkolwiek pochylni. Dlaczego i w którym momencie jest gorzej? Korbowód, jak wiecie, w pozycji będzie w tym momencie wyższej jak ta część tutaj, bo ten silnik w tym momencie jest odwrócony o 180 stopni. Czyli ta część tutaj będzie miała smarowanie, czyli łożysko główne, które jest wał, ono się nie zatrzyma, ale gdy olej będzie na pochyle, powiedzmy, nie na tyle rozbryzgiwany przez ten otwór, który tutaj smaruje, to niestety, ale musimy sobie zdawać sprawę, że korba i tak się urwie, i tak się urwie. Dlatego właśnie zdarza się bardzo często, gęsto, że ktoś posiada silnik z pompą olejową, a mimo to zdarzyła się sytuacja taka, że zarwał się korbowód i najnormalniej w życiu zrobił dziurę w obudowie. Bo takie rzeczy się bardzo często zdarzają. Rzecz jest jaka? Po prostu z czego zabrakło? Producent nie pomyślał o tym, by zrobić kanał olejowy, którym doprowadzany jest olej wałem, tak jak jest to w samochodach, do smarowania korbowodu. I tak jak sobie zobaczycie, korbowód w takim silniku jest aluminiowy, jak w większości silnika Brixa, ale niestety ten wał nie posiada na sobie
żadnych panewek. Żadnych panewek nie posiada, wał nie jest smarowany bezpośrednio z ciśnienia oleju, czyli ten film, który powinien się wytworzyć między panewką a wałem, niestety nie powstaje, dlatego że ten olej dalej najnormalniej w życiu pracuje metodą rozbryzgową. Także czy wy będziecie mieli tą pompę olejową, czy nie, to już musicie sobie sami odpowiedzieć, czy wasz olej trafi do korbowodu w waszym silniku, jeżeli będziecie pracowali na pochyle, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że on najnormalniej w życiu rozbryzg swojego ciśnienia, które jest po już przetłoczeniu przez pompę olejową, następuje w tym miejscu, czyli w tej dolnej części silnika. Więc w takim układzie, jak ten olej ma się dostać do góry? Więc jeżeli będzie miał nie dotrzeć tam, do góry, bo będzie pochyło, to i tak niestety nie dotrze. Na pewno musimy się zgodzić z sytuacją taką, że w części, w większości smarowane są lepiej, gdy jest ta pompa zamontowana, niż sam rozbryzg. Ale nie da się niestety tego ukryć, że to jest dalej rozbryzg tego oleju, mimo że jest pompa olejowa zamontowana, dlatego że ona ciśnienie sobie wytwarza tylko i wyłącznie na łożysku głównym. No i wiadomo, nasz wałeczek się nie zatrzyma, bo on tutaj smarowanie dostaje. Nie spotkałem nigdy, żeby się zatrzymał, no ale przyjmijmy takie założenie. Tu się na pewno nam nie zatrzyma, ale niestety korbowód dalej jest niezabezpieczony i dalej musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wymiana częsta oleju będzie lepiej wpływała na pracę silnika, na jego żywotność, jak to, że będziemy się cieszyli, że mamy pompę olejową, możemy kosić na pochyle, mamy filtr olejowy, który wszystkie śmieci wyłapie. Tak, oczywiście, pompa wyłapie, wyselekcjonuje, brudy zostawi sobie na zewnątrz, filterek część tam rzeczy wyłapie, ale niestety olej do górnej części silnika tyle co pompa wyciśnie, gdzieś tam się dostanie, ale nie dostanie się bezpośrednio wałem, bo takiej możliwości nie ma. Kanału tutaj niestety wał nie posiada żadnego. Dziwi mnie to, że są to silniki, które są produkowane masowo, stosowane w bardzo wielu aktualnie pojazdach, bo czy to są kosiarki, rozdrabniarki i tak dalej, tego sprzętu rolniczego jest dużo. Powinny być troszeczkę zrobione inaczej, a mimo to są takie. Na pewno żywotność takiego silnika z pompą olejową będzie dłuższa, bo ta część tutaj rozbryzgowo będzie smarowana, ale to, co będzie w tej górnej części, niestety nie. Także generalnie tak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię pompy olejowej, która smaruje nam cały ten silniczek. Tak jak powiedziałem, częstsza wymiana oleju lepiej nam zrobi, wydłuży pracę silnika, niż to, że my będziemy dbali i pamiętali o tym, że ten filterek jest i on nam zrobi robotę. Jeśli ten filmik się wam przydał, może nie przydał, jak podobał, czy ewentualnie pokazał sytuację, jak wygląda pompa olejowa w takim silniku, to łapeczką podziękujecie mi za to, a ja będę wiedział, że jest to coś, co się komuś mogło spodobać. Także póki co na razie dziękuję za oglądnięcie filmu, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie, cześć!